Ja nie słychać. Sala jest duża, pogłos może być, ale nagłośnienie słyszę, że jest dobre, więc myślę, że będziemy dobrze skomunikowani. Szanowni Państwo, tak jak Pani poseł Anna Paluch wspomniała, mam mówić o nowej wspólnej polityce rolnej, ale myślę, że nie tylko, ale rzeczywiście pozwólcie, Szanowni Państwo, że o tej nowej wspólnej polityce rolnej są kilka, dlatego że można powiedzieć, jest to temat w tym momencie najbardziej aktualny. Dlatego, że tak naprawdę rozpoczynamy nabór wniosków od 15 marca, więc za dwa tygodnie już. Plan strategiczny wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027, on jest pięcioletni, bo teraz jest okres przejściowy, bo został przygotowany w porę ten plan, wobec tego to jest... Wywołany do tablicy. Jeszcze się nie rozwinął, a dają znać, żeby kończyć. Tak, no ale przetrzymamy ten dzwonek. Ten okres i te środki finansowe właśnie to ponad 25 miliardów euro rozdzielone na poszczególne lata rzeczywiście dają nam po raz pierwszy możliwość uzyskania dopłat bezpośrednich równych, nawet lekko przewyższających średnią europejską dla gospodarstw do 50 hektarów. Przekraczające się dokładnie 102% średniej europejskiej te gospodarstwa uzyskają średnią dopłat. Dlaczego do 50 hektarów? Bo tam jest ta część składowa, płatność dystrybucyjna. Ta, która jest dla małych gospodarstw, dla dużych gospodarstw powyżej 50 hektarów, tego dodatku redystrybucyjnego już nie otrzymują, wobec tego ta średnia jest lekko poniżej. Ale te wszystkie gospodarstwa, dla małopolskich to właściwie prawie wszystkie, otrzymają dopłatę powyżej średniej europejskiej. Oczywiście wspólna polityka rolna i te dopłaty, one są trochę podobne w konstrukcji do tego, co były w poprzednich latach. A więc płatność podstawowa, właśnie dystrybucyjna, płatności związane z produkcją. Również ważną częścią jest płatność do niekorzystnych warunków gospodarowania. Tutaj są te obszary ONW górskie, więc one mają te stawki dość istotne. Również płatność dla młodych rolników i nowość teraz, bo w tych płatnościach bezpośrednich jest taki element środowiskowy. Poprzednio też były środowiskowe części, płatność na zazielenienie. Natomiast teraz ta płatność związana ze środowiskiem to się zwie ekoschematami. To są ekoschematy. O nich trzeba, o te ekoschematy trzeba oddzielnie wystąpić. Gdyby one nie przynależą za automatu każdego. Stąd ważne, abyśmy i w tym momencie, kiedy została już uchwalona ustawa, kiedy już mamy wszystko jasne co do rozwiązań prawnych, to z przyszłego tygodnia będziemy bardzo intensywnie prowadzić szkolenie poprzez ośrodki doradztwa rolniczego. Tutaj pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego. Mamy przeszkolonych w Polsce ponad 3000 takich pracowników, czyli co najmniej jeden na gminę będą takie szkolenia prowadzić. Zapraszam rolników szczególnie teraz na te szkolenia, właśnie w marcu, po to, żeby wiedzieć, jak wypełnić te wnioski, żeby skorzystać ze wszystkich szans. Bo ekoschematy to są takie działania na rzecz środowiska, jeśli chodzi o uprawę. I jedne z nich są łatwe, a wartościowe, czyli o znacznej kwocie finansowej, inne może trochę trudniejsze, ale szczególnie o te łatwe wartościowe. Na przykład takie łatwe, proste, to jest wykonanie planu nawożenia z łatwym. Czynność niewielka, a 300 zł do hektara jest. Choćby po to nawożenie. Co bardziej skomplikowane, czyli jak to jest zrównoważone, to ekologiczne, takie najbardziej.
dawno. Choćby do Prawda Bożego. Dlatego też bardzo, ale to bardzo zachęcam do udziału w tego typu szkoleniach. Staramy się, dzisiaj miałem spotkanie z doradztwem małopolskim ośrodkiem doradztwa rolniczego, to żeby też wskazać, żeby te szkolenia robili w godzinach, w środku dnia dla takich rolników, którzy nie pracują gdzie indziej, ale też w godzinach wieczornych dla tych, którzy no, mają inne zajęcia, bo nie są tylko rolnikami, ale mają, pracują gdzieś, a mają gospodarstwo, tak, w tej części hobbystycznej, tak to nazwijmy, albo inne. Więc ważne jest, żeby każdy miał dostęp do tego typu szkoleń i apeluję o te szkolenia, bo wnioski trzeba składać no, od 15 marca do 15 maja, bo znowu czasu mamy, a też nie zostawiajmy na 14 i 15 maja, bo to później można nie zdążyć, bo agencja nie da tego wszystkiego przyjąć. Wśród zmian, jeśli chodzi o tą wspólną politykę rolną, to oczywiście są zmiany dotyczące jeszcze dobrostanu zwierząt. Tutaj dużo pieniędzy, dużo więcej niż w poprzednich latach idzie na dobrostan zwierząt. Szczególnie ważne jest dla gospodarstw, które mają hodowlę. Tu też można uzyskać spore pieniądze. To i dla bydła, dla owiec, dla trzody. Pewne zmiany, które myśmy dokonali jeszcze teraz, w ostatnim chwili, jakby umożliwiając korzystanie z tych działań dobrostanu zwierząt, na przykład dla krów, bez konieczności rezygnacji z uwięzi. Bo przedtem było tak, że rolnik nie zrezygnował z uwięzi, to był wykluczony z pozostałych działań. Teraz nie. Każde można traktować oddzielnie. Czyli zachowując chów uwięziony, no bo trzeba przerabiać obory, można korzystać na przykład z tego, że jest wypas letni, albo na ściółka, tak, w systemie ściółkowym, czyli za wszystko dostaje się oddzielny wynik. Jeśli się dobrze postaramy, to nawet do jednej krowy to jest tak nawet 1500 zł można dodatkowo otrzymać, co oczywiście nie do pogardzenia, jeśli się ma 10-15 lat, to jest to, jest to rzecz godna sięgnięcia. Na to zwracam uwagę. I to myślę tyle, bo oprócz tego są oczywiście jeszcze działania inwestycyjne z drugiego filaru, czyli na przykład młody rolnik, premia 200 tysięcy, jak przejmuje gospodarstwo, dopłaty obszarowe dla młodego rolnika specjalne przez 5 lat. Również inwestycyjne w przypadku, kiedy chcemy coś robić łącznie z energią odnawialną, a więc tych działań jest tam dość sporo. To będą uruchamiane sukcesywnie w kolejnych miesiącach. To jest oczywiście wspólna polityka rolna. Plan strategiczny wspólnej polityki rolnej został zatwierdzony w sierpniu. Mieliśmy jako jeden z pierwszych krajów, co siedem zatwierdziliście, pierwszych siedmiu krajów Polska, bo byliśmy plan zatwierdzony. To wszystko zostało wdrożone. Ale rok poprzedni, to był jednak rok, który no, był rokiem trochę zajęcia. Takiego roku chyba nikt nie pamięta, bo jeszcze się pandemia nie skończyła, a takiej pandemii z takim zamknięciem ludzi też nikt nie pamięta. Od lutego trwa wojna w Ukrainie, brutalna agresja Rosji na Ukrainę. I z tym związane niestety również, oprócz tamtych dramatów, które ludzie przeżywają, różnego typu szaleństwa cenowe, tak by można powiedzieć. Czyli choćby na początku tamtego roku i do połowy roku to były ceny gazu. Wręcz no, ceny energii oczywiście rosły, skakały, ceny węgla, ale tak jak cena gazu się zachowywała, to takich rzeczy nigdy nie było. Nawet 12-krotnie gaz zdrożał w stosunku do takiego stabilnego poziomu przedwojennego. Co za tym idzie? Oczywiście na przykład ceny nawozów, bo gaz ziemny jest surowcem do produkcji nawozów. I też wszyscy rolnicy przeżywali tutaj ogromne rozchwianie. Początek roku myśmy wprowadzili dopłaty do nawozów po to, żeby rolnicy, którzy
sprzedali zboże wcześniej na 800-900 zł, a zmuszeni kupować na wóz po 3-3,5 tysiąca, nie rezygnowali z tego zakupu i to stosowali. To były te wypłaty. A przeznaczyliśmy pieniędzy prawie 4 miliardy złotych na te dopłaty. Oczywiście później to się trochę stabilizowało, bo teraz na Stanach niektórzy mają żal, kupili droższy, no ale to już trudno. Ja mam nadzieję, że ta sytuacja będzie się powoli stabilizować. Kolejnym takim elementem jest o tym złym owocem wojny w Ukrainie. To jest oczywiście import czy przywóz produktów rolnych z Ukrainy. Naturalne jest, że środki spożywcze na Ukrainie no, są konkurencyjne dla Unii Europejskiej, ale też my jesteśmy tutaj, też trzeba jasno powiedzieć, zobowiązani pomagać Ukrainie i pomóc im przenieść te środki żywnościowe. I tak też czynimy. To była decyzja Komisji Europejskiej jeszcze z marca poprzedniego roku. Polska też w tej decyzji uczestniczyła. Teraz oczywiście ma to wpływ. Wpływ na rynek, ma to wpływ na rynek europejski, na rynek, szczególnie na rynek polski. Próbujemy jakieś programy osłonowe w tym przypadku zastosować, bo to szczególnie dla hodowców, dla tych, co uprawiają duże ilości zbóż na sprzedaż, jest to istotne. Dla gospodarstw hodowlanych to wielkiego znaczenia nie ma, bo spasają swoje produkty w swoim gospodarstwie, to właściwie nie ma to znaczenia, czy to kosztuje tyle, czy tyle. Ważny jest ten ostateczny wynik finansowy pochodzący z hodowli. Ale i w hodowli, no może tutaj dla tych terenów nie było, nie ma tu takiego wielkiego znaczenia, bo przeżywał wielki kryzys rynek trzody chlewnej przez 2 lata, rok 2020-2021. Ogromny kryzys znowu w Europie całej, redukcja hodowli nastąpiła bardzo istotna. No od marca ubiegłego roku ta stabilizacja cen trochę następuje, ale jednak nastąpiła znacząca redukcja hodowli. Więc rolnictwo rzeczywiście przez ostatni rok przeżywało wiele perturbacji, wiele zawirowań. Dla rolników ważna jest stabilizacja. Niestety ta stabilizacja jest bardzo trudna do utrzymania, szczególnie właśnie w warunkach wojennych. Są tylko starania nasze, aby łagodzić, jak najwięcej łagodzić skutki tej niestabilnych cen. I tutaj oczywiście Polska i tak jedyna zastosowała dopłaty do nawozów w takiej skali. Teraz też jako jedyna będzie stosować dopłaty do zbóż, do sprzedaży zbóż po to, żeby upłynnić ten eksport, upłynnić sprzedaż. Również dopłaty do utrzymania zwierząt, tutaj do prosiąt, aby nie wyginęła nam hodowla trzody chlewnej, też te dopłaty były stosowane i to spowodowało, że ten spadek był trochę mniejszy, ta dynamika spadku była mniejsza. To oczywiście wymaga ogromnego wysiłku finansowego, bo to nie jest tak, że to są te pieniądze, które gdzieś tam z podatków trzeba na to przeznaczyć, bo oczywiście Komisja Europejska ma swoje rezerwy, ale są to tak skromne pieniądze, że oczywiście linii, bo można tylko coś rozpocząć, ale nic do końca nie załatwić. No, choćby tutaj wspomnę, w tym terenie pewnie może nawet ktoś skorzystał, to biegła wiosna, również kryzys jabłek. Jabłka deserowe, zamknięcie granicy z Białorusią. No, praktycznie zamknięcie eksportu na Ukrainę, no bo to tam o jabłkach myślą, spowodowało nadwyżkę jabłek deserowych. I znów, żeby nie spadły ceny w sposób drastyczny, no to wtedy zastosowaliśmy taką pomoc, nie tak jak kiedyś, że tam na organizacje charytatywne kupowaliśmy i tak dalej, no to wtedy oczywiście też jest jakaś pomoc, ale ona jest pomocą bardzo doraźną, więc psuje rynek, no bo jak ktoś dostanie za darmo, to później nie kupi, więc to nie o to chodziło. Więc zastosowaliśmy taki mechanizm, że jabłka deserowe kupowaliśmy na przemysł i dopłacaliśmy tą różnicę. Dzięki temu tak naprawdę rolnicy przynajmniej zachowali ten zerowy poziom cen w stosunku do kosztów, a utrzymaliśmy cenę jabłek deserowych, bo zdjęliśmy wtedy 200 tysięcy ton jabłek deserowych w tamtym roku na wiosnę. Może i w tym roku też trzeba to dostosować. Na razie obserwujemy, bo nie można tego robić od razu na początku, bo to ma być interwencja końcowa, domykająca, a nie
żeby takimi całymi regulować. Więc to są te elementy, które też były ważne i one w ubiegłym roku, było ich wiele, udało się tę sytuację jakoś tam w miarę przyzwoicie ten rynek stabilizować różnymi sposobami. Cały czas niestety tak to jest w tym rolnictwie, że trzeba od pożaru do pożaru tak, go tylko gasić, no ale mamy takie niespokojne czasy, więc trudno tu mówić o pełnej stabilizacji czy spokoju. Kilka słów jeszcze może tylko o innych sprawach związanych z rolnictwem czy wsią. Oczywiście mamy w tej chwili jeszcze do czynienia w rolnictwie z też destabilizacją, jeśli chodzi o rynek mleka. Zaczyna też już być sytuacja coraz trudniejsza na rynkach światowych. Brak mechanizmów europejskich, takich dopłat skupu interwencyjnego czy dopłat do eksportu powoduje, że brak możliwości reakcji. Owoce miękkie też już patrzę z zagrożeniem, jak może się to skończyć, bo mamy w tej chwili spore zapasy, nie wiadomo jak to będzie dalej trwało, więc o tym oczywiście trzeba pamiętać. Ale też Ministerstwo Rolnictwa, to nie tylko rolnictwo, ale i rozwoju wsi, więc jest ta druga część. Więc też warto przypomnieć, że akurat ostatnie 2-3 lata to były znakomite, jeśli chodzi o rozwój wsi, bo pieniądze, które były przekazane z inwestycji strategicznych, w ramach Polskiego Ładu, w ramach inwestycji lokalnych, kilka tych naborów było i to były duże pieniądze dla poszczególnych gmin, po 5-10 milionów złotych za każdym razem nabór i to wszystko na infrastrukturę było przeznaczone. Takich pieniędzy samorządy nie widziałem, mówię szczerze. Sam byłem samorządowcem przez 15 lat, rok 90 do 2005. No to o takich pieniądzach marzyć mogliśmy tylko wówczas. I ważne, że te duże pieniądze były z bardzo małym udziałem własnym. To jest bardzo istotne dla samorządów. Dzięki temu na pewno zbudowano i buduje się jeszcze wiele dróg, wodociągów, kanalizacji. I to jest ważne, bo to poszło w większości, absolutnie w większości na obszary wszystkie. Duże miasta też dostawały, ale to jest podobne rozdanie, że będzie szczególne znaczenie dla obszarów miejskich. Ale też pamiętamy o tym, że rolnictwo to również rolnicy, którzy kończą swoją działalność, przechodzą na emeryturę. Więc dwa rozwiązania, które udało się zrobić w ostatnim czasie, to jest jedno to jest możliwość przechodzenia na emeryturę bez konieczności przekazywania gospodarstwa. Tak? Oczekiwane rozwiązanie przez wiele lat, tak? Udało mi się to wdrożyć. 15 czerwca ustawa już weszła w życie. Od tamtej pory rolnicy mogą sobie na emeryturę przechodzić. I drugie rozwiązanie to jest waloryzacja emerytur. Zrównanie systemu waloryzacji w emeryturach rolniczych ZUS-owskich. Więc jeśli ktoś jest na emeryturze rolniczej, to dzisiejszy dzień jest już dniem, od którego liczy się już nowy system emerytalny, a więc będzie zobaczyć waloryzację. Kiedy trzyma tą waloryzację 10 czy 15 czy którego, ale już zobaczy rzeczywiście dużą różnicę, jeśli chodzi o waloryzację, bo ona pokryje to lukę roku 2022 i oczywiście należną za 2023 w ramach nowej zasad. Czyli to będzie już bardzo wyraźny wzrost. Jeśli ktoś ma emeryta w domu rolnika, to zobaczy, jak to będzie wyglądało. To są te elementy również socjalne, niezwykle ważne, bo to też praca rolnicza powinna być traktowana w sposób należyty. Odpoczynek po tej pracy na emeryturze też powinien być traktowany w sposób należy. Szanowni Państwo, to tak ja bardzo pokrótce chciałem zasygnalizować najważniejsze problemy. Może jeszcze tylko jedną rzecz takiego wyjaśnienia, ponieważ jak się spotykam nieraz, to od razu mówią tak, tyle pieniędzy daliście na różne rzeczy, na przedsiębiorców, na utrzymanie miejsc pracy w COVID-zie, nie? Dzisiaj skąd wy te pieniądze macie? Zadłużacie kraj i tak dalej, takie głosy słyszę.
specjalnie takie jedne, też z Komisji Finansów Publicznych mam te dane.